Cześć ludzie kochane. Dzisiaj to ja wiem, no ponarzekam trochę i może jakąś radę dam, ja wiem. Więcej widzów moich, znaczy gdzieś tak 80% to jest młodzież. I słuchajcie, zanim kiedykolwiek poprosicie rodziców, babcie, dziadków o jakieś pieniądze na, ja wiem, na ubranie, na telefony nowe, na coś, to pierw się zastanówcie, czy dziadkowie, babcie i rodzice, czy oni w ogóle mają jakiekolwiek pieniądze. Już wam powiem tak mniej więcej, o co mi chodzi. Wczoraj sąsiadka wykupiła mi lekarstwa. Jak mi powiedziała ile, to mi się nogi ugięły. Ja wam pokażę zaraz. Widać? Widać. I to to nie są wszystkie lekarstwa, to są tylko od pulmonologa i kilka neurologicznych. A nie, i wcześniej już przecież kupowałem kardiologiczne. I wczoraj się przestraszyłem. Policzyłem, ile wydałem na leki, to jak rentę dostałem w połowie miesiąca, to już pół renty poszło na same leki. Nie mówię o moim skromnym życiu w ogóle, jedzeniu, tylko o samych lekach. Pół renty już poszło. I dlatego to mówię, jeżeli byście chcieli od dziadków, zastanówcie się, czy oni w ogóle mają na leki, na jakiekolwiek życie. I nie proście dziadków, babcie, rodziców o pieniądze, jak tylko dostaną, tylko poproście, jak chcecie, jak wiecie, że już jest końcówka renty, ile oni w ogóle mają forsy. Bo wiadomo, że babcie, dziadkowie i rodzice to sam będzie głodem przymierał, a wam da parę złotych. Ale to nie na tym rzecz polega przecież. To jest takie życie na krawędzi. I ja mam nadzieję, że już więcej nic tam nie będę musiał kupować. Ale to tylko ja mam taką nadzieję. A nadzieję matkom głupich. Czy mi coś wypadnie, czy ja wiem, czy ząb zacznie boleć, czy znowu jakieś kardiologiczne, czy coś. I w ogóle nie wiem, na co mi starczy. Teraz już ten film to chyba będzie 999. Tysięczny film. Myślałem, że pojadę i gdzieś nagram, żeby to jakoś wyglądało. Ale obawiam się, że tysięcznego filmu nie zrobię jakiegoś fajnego po prostu. Tak jak teraz siądę na kanapie i powiem kilka słów. I to jeszcze raz mówię. Jak chcecie od dziadków, babć i rodziców pieniądze, jakiekolwiek i na cokolwiek, zastanówcie się i zapytajcie, czy oni w ogóle mają i na leki, i na życie, i na opłaty wszelkie, żeby prądu nie wyłączyli, a wam nie odłączyli internetu i telewizji, czegokolwiek jeszcze. To na razie tyle. Zastanówcie się, ludzie kochane, młodzieży droga. Cześć, trzymcie się.